Adam, przerwaliście tą świetną pasę GKS-u Katowice, 6 zwycięstw, zrewanżowaliście się za mecz przegrany w Katowicach, no ale GKS napsuł wam sporo krwi w dzisiejszym meczu. No tak, no ich seria była imponująca. No jest to taka drużyna właśnie, która dużo walczy, dużo jeździ, dużo, mają bardzo dużo roboty obrońcy. Skrzydłowi też muszą się, wszyscy muszą się cofać, bo oni zaraz idą do przodu, jakby trzeba być bardzo uważnym, grają dobrze z kontry, są szybcy, także na pewno psują krwi wszystkim w sumie w lidze i no grają no mają czasami dobre mecze i po prostu wygrywają te, także jest to bardzo ciężka drużyna do przepchnięcia i cieszymy się na pewno, że wygraliśmy ten mecz, ważne 3 punkty i jakby no musimy dalej jechać, zdobywać punkty, bo one są nam bardzo potrzebne. Druga tercja obfitowała w ogromną ilość kar, wam udało się jakoś to przetrwać, strzeliliście bramkę, a w końcówce trzeciej tercji pokazaliście charakter, zagraliście do końca. No tak, tam dostaliśmy też karę przy stanie 3-2, to na serce było w gardle trochę, ale dostalibyśmy bramkę, to znowu skończyłoby się jakoś może różnie. No a tak jakoś tam później jeszcze to wszystko poszło do przodu, że jakby strzeliśmy bramkę na 4-2. Bramkowa przewaga niedługo do końca, także byliśmy troszeczkę spokojniejsi, można powiedzieć, i jakoś było łatwiej po prostu to dowieść, bo tak byłaby nerwowa końcówka. Przy bramce, którą zdobyłeś, miałeś ogromne szczęście. Powiedz, jak to dokładnie wyglądało z twojej perspektywy? Wiesz co, no, wygrałem bulik do Mariana Czoricha, w sumie to wyszło fajnie, bo na czysto. Marian fajnie zagrał do Tomka, no i uznałem, że trzeba tam wskoczyć na bramkę, zasłonić bramkarzowi i po prostu liczyłem, że właśnie Tomek będzie strzelał, że bramkarz nie będzie tego widział. A tak się akurat, nie powiem czym to strzeliłem, ale jest w siatce, także jeszcze gola nie strzeliłem. Nowy rok, nowe nadzieje, powiedz, czego życzyłbyś sobie i kolegom z klubu? No na pewno Mistrzostwa Polski, bo to jest dla nas najważniejsze i będziemy do tego dążyć. I na pewno lepszej gry, o wiele lepszej gry z naszej strony, bo musimy naprawdę wszyscy mocno pracować, zaangażować się i motywować jeden drugiego, żeby walczyć o każdy krążek, każdy centymetr lodowiska.